Witam wszystkich! Trochę wody w Nilu upłynęło od ostatniego odcinka z serii Historia Starożytnego Egiptu. Opowiedziałem w nim o losach dwóch pierwszych władców piątej dynastii, o założycielu tej rodziny, Userkafie, oraz kontynuatorze jego idei, czyli Osachurę. Jeżeli nie pamiętacie tamtego odcinka, koniecznie zapoznajcie się z jego treścią, bowiem dzisiejszy materiał jest bezpośrednią kontynuacją odcinka siódmego. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, obejrzyjcie historię starożytnego Egiptu od pierwszego odcinka, w którym opowiedziałem wam, jak w ogóle państwo egipskie powstało, jak narodziła się ta wielka cywilizacja starożytności. Oprócz dzisiejszego, ósmego odcinka z serii, w sezonie pierwszym pojawią się jeszcze dwa epizody. Dziewiąty, o szóstej dynastii, czyli o upadku starego państwa, pierwszego wielkiego imperium Egiptu, oraz dziesiąty, o pierwszym okresie przejściowym. Co do okresów przejściowych, ja także taki miałem w ostatnim czasie, są za mną dwie przeprowadzki, napisanie i obrona pracy magisterskiej, także między innymi z tych powodów w ostatnim czasie filmów było mniej. Sytuacja się jednak już ustabilizowała, także w najbliższym czasie spodziewajcie się więcej premier. W międzyczasie na kanale pojawiła się nowa seria, w której opowiadam o tajemnicach starożytnej żeglugi. Dwa tygodnie temu miała miejsce premiera tej serii oraz pierwszego odcinka o starożytnym kanale sueskim, czyli o tak zwanym kanale faraonów. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego materiału, koniecznie zapoznajcie się z nim po ósmym odcinku z serii o Egipcie. To tyle z nowości i ogłoszeń, przenieśmy się teraz do państwa faraonów, aby poznać losy kolejnych władców piątej dynastii. Tę część opowieści zacznę nietypowo, bowiem chciałbym na wstępie przedstawić wam podział Starego Królestwa na nomy. Temat przewija się już od kilku odcinków, ale jeszcze dokładnie go nie przedstawiłem. Pora nadrobić zaległości. Na mapie widzicie położenie danych nomów, oczywiście w przybliżeniu. Po lewo znajduje się nazwa nomu, w nawiasie polskie tłumaczenie, a za nawiasem imiona bogów, którzy patronowali danym nomom. Do tematu nomów i bóstw powrócę w materiale o mitologii Egipcjan. Przypomnę, że znajdujemy się w XXV wieku przed naszą erą. Niesamowitym jest, że historia Egiptu sięga tak odległych czasów i jest całkiem dobrze poświadczona, mimo często występujących luk. Nomem w starożytności oraz w średniowieczu nazywano prowincję, odpowiednik powiatu lub województwa, tylko że w Egipcie. Słowo nom zmieniało się w zależności od czasu, jednak podział na konkretne jednostki, czyli nomy, jest właściwy dla Egiptu. Każdy z nomów miał swoją stolicę oraz herb. Herbami przeważnie były godła bóstw opiekuńczych, zwykle pod postacią zwierząt oraz roślin. Na czele nomu stał urzędnik, zwany nomarchą lub zarządcą, któremu w rządzeniu pomagało lokalne zgromadzenie. Po raz pierwszy nomy jako najbliższe okolice miast zorganizowane wraz z terenami rolniczymi w miasto-państwo pojawiły się w okresie prednastycznym, około 3600 roku przed naszą erą. Dokładnie czasy Egiptu przed królami omówiłem w pierwszym odcinku serii o Egipcie. Jednak istnienie właściwych, rozwiniętych nomów źródła potwierdzają dopiero od czasów faraona Djesera, choć emblematy symbolizujące te prowincje wskazują na znacznie wcześniejszy rodowód, jeszcze sprzed zjednoczenia Dolnego i Górnego Egiptu. Pod względem terytorialnym okręgi były stosunkowo niewielkie. Ich długość wynosiła około 30-40 km po obu stronach Nilu, o ile dolina rzeki była wąska w danym miejscu lub też na jednym brzegu, gdy dolina rzeki była szeroka. Wynikało to oczywiście z uwarunkowań naturalnych. W epoce Starego Państwa Egipt podzielono na 38 nomów. Niektóre jednak uległy dalszemu podziałowi, w rezultacie czego cały Egipt składał się z 22 nomów górnoegipskich i 20 nomów dolnoegipskich. Niestety nie znamy szczegółów walk o wpływy oraz relacji zachodzących między nomami w okresie Starego Królestwa, a takie z pewnością miały miejsce.
Podział ten jest jednak ważny, mimo że zmienny, bowiem gnomy zostaną z nami w tej serii na długo. Wróćmy do dziejów chronologicznych Starego Królestwa Egiptu. Po intensywnych rządach Sahure, które omówiłem w poprzednim filmie, doszło do wewnętrznych niepokojów w kraju, w wyniku których władza przypadła nie potomkowi wielkiego władcy, lecz jego bratu, niejakiemu Kakai. To jedna z interpretacji, bowiem istnieją także głosy, że Kakai był synem Sahure. Przybrał on imię tronowe Neferirkare, co znaczyło w egipskim tyle, że król jest piękny i posiada życiową siłę. Faraon podjął się ogromnych prac budowlanych mających dorównać, a nawet przebić, te prowadzone przez swego legendarnego brata lub ojca. Piramida Faraona znajduje się w nekropolii w Abusir, położonej pomiędzy Sakkarą a płaskowyżem Gizy. Abusir zyskał duże znaczenie podczas V dynastii po tym, jak Userkaf, pierwszy władca, zbudował tam swoją świątynię słońca poświęconą bogu Re, a jego następca Sahure zainaugurował w tej samej miejscowości królewską nekropolię z własnym pomnikiem nagrobnym. Następca Sahure, Neferirkare, był drugim władcą pochowanym na nekropolii, a planowany przez niego grobowiec miał być największy ze wszystkich dotychczasowych, o wysokości ponad 72 metrów i szerokości boku podstawy ponad 100. Początkowo piramidę zaplanowano jako schodkową, co było odejściem od dotychczasowej konwencji, jednak z czasem plan zmieniono, przekształcając projekt na piramidę zwykłą. Przedwczesna śmierć faraona pozostawiła obowiązek dokończenia dzieła jego następcom. Pozostałe prace wykonano w pośpiechu, przy użyciu tańszego materiału budowlanego, co w konsekwencji doprowadziło do porażki w starciu z próbą czasu. W starożytnym Egipcie budowano tak dużo, że lokalne złoża kamienia były eksploatowane na tyle, że poszukiwania nowych źródeł tego surowca trwały nieustannie. W konsekwencji, dla ułatwienia, rozbierano starsze, zabytkowe budowle i z tak rozumianego recyklingu nadawano już raz wykorzystanym materiałom drugie życie. Tę barbarzyńską dla historii sztuki i architektury metodę stosowano nie tylko w Egipcie, ale i w Indiach czy w Mezopotamii. Takie podejście do sprawy oraz stopniowe, częściowe odchodzenie w czasach V dynastii od wielkiego pośmiertnego kultu władcy doprowadziły do tego, że do wznoszenia grobowców królewskich nie przykładano tyle uwagi, co wcześniej. Planowany kompleks władcy nie został nigdy ukończony według jego wizji, a zamiast zaplanowanych przez niego budynków i świątyń, postawiono wokół grobowca kilka małych chałup. Mimo tego pozostałości budowli dostarczyły wielu informacji. Dzięki m.in. odkrytym archiwom papirusów mogliśmy dowiedzieć się, że za czasów Neferirkare w kraju doszło do wielu zmian administracyjnych. Najwyższe urzędy obsadzano już niemalże wyłącznie wykształconą kadrą urzędniczą, a nie członkami rodziny królewskiej. Narodziła się poniekąd nowa kultura pochówku, bowiem coraz częściej spotykano w grobowcach urzędników ich dokładne biografie i relacje. W związku z tym trendem coraz bardziej wyrafinowane zaczęły stawać się mastaby wysokich urzędników, zawierające wiele pomieszczeń, a od połowy do końca V dynastii modne stały się szerokie portyki wejściowe z kolumnami oraz rodzinne, urzędnicze zespoły grobowe. Dzięki odkrywanym podaniom dowiadujemy się co nieco o obyczajności Egipcjan za czasów Starego Państwa. Na przykład kapłan boga Ptacha wspomina, że dane było mu ucałować stopy króla Neferirkare, a nie tylko ziemię przed nim. Inny urzędnik o imieniu Raber wspomina w pośmiertnej relacji, że niegdyś król dotknął go berłem, jednak nie skończyło się to, jak zwyczaj nakazywał, śmiercią urzędnika, albowiem król krzyknął: niech żyje! Podań tego typu nie brakuje. Dowiadujemy się z nich, że najważniejszym urzędnikiem na dworze królewskim był niejaki Wasz Ptach,
naczelny architekt i wezyr. Podczas wznoszenia świątyni Słońca, nowego architektonicznego elementu tradycji religijnej Egipcjan, którego początki obserwujemy już od rządów założyciela piątej dynastii Userkafa, wezyr Waszptach spadł z wysokości i mimo udzielonej pomocy stracił życie. Kiedy urzędnik zmarł, Neferirkare był podobno bardzo niepocieszony i wycofał się do swoich osobistych kwater, by opłakiwać stratę przyjaciela. Następnie król nakazał oczyszczenie ciała Waszptacha w swojej obecności i polecił wykonać hebanową trumnę dla zmarłego wezyra. Waszptach został pochowany ze specjalnymi darami i rytuałami dzięki uprzejmości Neferirkare. Zapisy działań króla wyryto w grobowcu Waszptacha, co podkreśla człowieczeństwo Neferirkare wobec swoich poddanych. Jego rządy były świadkiem kontynuowania stosunków handlowych z Nubią na południu i prawdopodobnie z Byblos na wybrzeżu Lewantu. Według różnych podań ten szczodry władca panował w pierwszych dekadach XXV wieku przed naszą erą, prawdopodobnie w latach 2477-2467 przed naszą erą. Po jego śmierci na tronie egipskim zasiadło kolejno po sobie jego trzech synów, choć co charakterystyczne dla władców pierwszych egipskich dynastii, w kwestii genetyki i pochodzenia pewności niestety nie mamy. A jako pierwszy z nich królewskie berło po ojcu przejął prawdopodobnie Neferefre, władca, którego wizerunek znamy dzięki sześciu świetnie zachowanym małym posągom z wizerunkiem władcy, które odkryto w jego piramidzie. Aparycja króla jest bardzo charakterystyczna. Ukazuje Neferefre jako czarnowłosego lub czarnoperukowego króla, dzierżącego w swej dłoni berło. Maneton przypisywał mu 20-letnie panowanie, jednak obecne badania skłaniają się ku wersji, że król rządził tylko 2 lata, lub nawet mniej. To zdecydowanie za mało, aby trwale zapisać się w historii takiego państwa jak starożytny Egipt. Jednak temu władcy się to udało. Neferefre rozpoczął budowę swojej piramidy na królewskiej nekropolii Abusir, gdzie jego ojciec i dziadek wznieśli własne konstrukcje. Niestety nie zdołał jej ukończyć, a jeden z jego następców, Nuserre, wzniósł tylko jej dolne warstwy. Król za życia usiłował także ukończyć piramidę swego ojca Neferirkare, bowiem na synu ciążył obowiązek dokończenia grobowca rodzica, jednak z powodu przedwczesnej śmierci zadanie to przeszło na kolejnego dziedzica. Władca miał w planach wznieść świątynię Słońca dla boga Re oraz rozpoczął ponadto pracę nad własną świątynią grobową, w której miał odbywać się kult pogrzebowy zmarłego króla. Jednak projektów tych nie ukończono. W krótkim, 70-dniowym okresie między śmiercią króla a jego pogrzebem, następca Neferefre, prawdopodobnie efemeryczny Szepseskare, zbudował mu tylko małą, wapienną kaplicę. Co ciekawe, Neferefre jest jednym z niewielu władców Starego Państwa, których mumie zidentyfikowano. Fragmenty tejże oraz porozrzucane części ludzkich szczątków odkryto po wschodniej stronie komnaty grobowej piramidy. Lewa ręka, lewy obojczyk wciąż pokryty skórą, fragmenty skóry prawdopodobnie z czoła, górnej powieki lewej stopy oraz kilka kości odnaleziono w tej samej warstwie, co połamane fragmenty sarkofagu władcy. Wybaczcie mi ten dokładny opis. Przeprowadzone badania wykazały, że technika balsamowania zastosowana na odkrytej mumii pokrywała się z technikami stosowanymi za czasów Starego Państwa. Ostatecznym potwierdzeniem tożsamości mumii było datowanie radiowęglowe, które dało co prawda szeroki przedział lat 2628-2393 przed naszą erą, jednak uznano to za wystarczający dowód przemawiający za uznaniem mumii za ciało faraona. Podobnie jak innych władców okresu Starego Państwa, Neferefre otoczono kultem pogrzebowym. Niektóre szczegóły tego obrządku, jaki miał miejsce przede wszystkim podczas piątej dynastii, przetrwały w papirusach z Abusir.
Na cześć zmarłego władcy co roku odbywało się 10-dniowe święto, podczas którego przynajmniej raz w rzeźni jego świątyni pogrzebowej składano w ofierze nie mniej niż 130 byków. Głównymi beneficjentami tych ofiar byli kapłani, doglądający królewskiego kultu, bowiem po rzeczonych ceremoniach spożywali oni poświęcone zwierzęta. W religii Egipcjan widzimy także pewne wewnętrzne sprzeczności. Jednych władców otaczano kultem, pielęgnujących nagrobki i czczących boskość, innych traktowano mniej przychylnie, na przykład rozbierając ich grobowce czy porzucając kult. Wszystko zależało od okresu i panujących w państwie doktryn i stosunków religijnych. Wydaje się, że kult pogrzebowy Neferefre ustał wraz z końcem Starego Państwa lub w pierwszym okresie przejściowym, kiedy to grobowiec króla został ograbiony. Następca faraona, Szepseskare, pozostaje zagadką. Kilkumiesięczne panowanie sprawiło, że nie zapisał się w historii Egiptu żadnymi wielkimi czynami. Prawdopodobnie kontynuował budowę piramidy swojego ojca oraz mógł rozpocząć budowę swojej własnej, a także pracę nad świątynią Słońca, co stawało się już tradycją faraonów V dynastii. Mgła tajemnicy rozwiewa się wraz z nastaniem rządów kolejnego króla, o którym możemy w końcu powiedzieć coś więcej niż tylko to, że istniał. Nuserre, jako pierwszy z czterech ostatnich królów V dynastii, otwiera ostatnie stulecie rządów tej rodziny królewskiej. Lata panowania władcy to szacunkowo od około 2445 do około 2414 roku przed naszą erą. Hipotezę o ponad 30-letnim panowaniu króla potwierdzają pośrednio płaskorzeźby odkryte w jego słonecznej świątyni, ukazujące władcę biorącego udział w festiwalu Set. Święto to, jak zapewne pamiętacie z poprzednich materiałów, miało na celu odmłodzenie króla i zwykle, choć nie zawsze, obchodzono je po raz pierwszy po 30 latach panowania. Przedstawienia imprezy stanowiły część typowych dekoracji świątyń związanych z królem w okresie Starego Państwa i same jego przedstawienia niekoniecznie muszą oznaczać długie panowanie danego faraona. Przykładowo, w świątyni grobowej Nuserre znaleziono płaskorzeźbę przedstawiającą Sahurę w tunice zakładanej z okazji święta Set, chociaż zarówno źródła historyczne, jak i dowody archeologiczne są zgodne, że drugi król V dynastii rządził Egiptem przez mniej niż 14 pełnych lat, a więc nie mógł obchodzić tego święta. W przypadku Nuserre sytuacja jest jednak zgoła inna i wiele dowodów potwierdza jego długowieczność. Niestety, co charakterystyczne dla pierwszych dynastii egipskich, działalność wojskowa i tego króla nie jest dobrze poznana, mimo że panował ponad 3 dekady. Wiemy natomiast co nieco o działalności władcy w państwie. Na okres rządów Nuserre poświadczono wzrost urzędniczych tytułów, co znaczy, że w administracji państwowej powstało wiele nowych stanowisk. Te z kolei odzwierciedlały obrany przez władców kurs zmierzający do lepszej organizacji aparatu państwa z nowymi tytułami i urzędnikami, których zakres obowiązków się zmieniał. Niestety, szczegółów tych zmian nie znamy. Równolegle, wraz ze wzrostem biurokracji, stopniowo malała władza królewska, a sytuacja ta zmieniła się dopiero za czasów następcy Nuserre, niejakiego Dżetkare Issiego, który wdrożył pierwsze kompleksowe reformy systemu administracji, przez co zatrzymał ten postępujący i niebezpieczny trend. To, że krótkoterminowo, to inna sprawa. Oczywiście, malejące prerogatywy króla nie wpływały znacząco na jego pozycję wśród społeczeństwa, gdzie wciąż pozostawał żywym bogiem. Istnieją dwa bezpośrednie dowody działań administracyjnych zapanowania Nuserre. Po pierwsze, uważa się, że królewskie kroniki Starego Państwa, z których zachowały się do dziś niestety tylko fragmenty, zostały spisane za jego panowania.
Roczniki, które z roku na rok podają szczegóły rządów królów od pierwszej dynastii, ulegają zniszczeniu i urywają się po panowaniu Neferirkare Kakai, czyli następcy Sahure. Jaka zmiana musiała zatem w tym przedziale czasu nastąpić? Drugi dowód działalności wewnętrznej dotyczy administracji samorządowej. Nazywam w ten sposób system nomarchiczny. Jak wspomniałem na początku, w okresie Starego Państwa, a może i wcześniej, kraj faraonów został administracyjnie podzielony na mini prowincje, zwane nomes. Najwcześniejsze topograficzne spisy nomów Górnego i Dolnego Egiptu pochodzą z czasów panowania naszego bohatera Nuserre w postaci procesji spersonifikowanych nomów przedstawionych na płaskorzeźbach w Świątyni Słońca zbudowanej przez Nuserre. Mniej więcej w tym czasie nomarchowie zaczęli się także osiedlać w swoich prowincjach, a nie jak dotychczas w królewskiej rezydencji. Takie oddelegowanie to pierwszy krok do zwiększenia znaczenia lokalnych polityków, baronów. Widzieliśmy to w Egipcie i widzieliśmy niejednokrotnie później w historii. Ale do tego wątku jeszcze powrócę. Faraon zapisał się w historii Egiptu jako najbardziej płodny budowniczy swojej dynastii. Przypisuje mu się wzniesienie 3 piramid dla siebie i swoich królowych oraz ukończenie kolejnych 3 kolosów dla swojego ojca Neferirkare, matki Henkaus II i brata Neferefre. Co ciekawe, wznosząc swoją piramidę, skorzystał z rampy niedokończonej budowli grobowej swojego ojca. Placem budowy była nekropolia w Abusir. Co więcej, Nuserre wzniósł największą ocalałą świątynię Boga Słońca Re, jaką zbudowano w Starym Królestwie. Rzeczona budowla to Sesepibre, tak zwana radość serca Re. Ukończył także Nekhenre, czyli świątynię Słońca Userkafa w Abu Ghorab oraz dolinną świątynię Menkaure w Gizie. Władca oddawał zatem hołd swoim poprzednikom i kultywował pamięć o nich. Ciekawym jest, że kult faraona istniał przez bardzo długi czas, trwając w zasadzie od samej śmierci władcy przez pierwszy okres przejściowy i średnie państwo ostatniej, 12 dynastii, prawdopodobnie aż do czasów nowego państwa, oczywiście zapewne z przerwami po drodze. Równolegle pojawił się spontaniczny i popularny kult, w którym ludzie czcili Nuserre pod jego rodowym imieniem Iny. W tym kulcie Nuserre odgrywał zbliżoną rolę do świętej. Wzywany był jako orędownik między wierzącymi a bogami. Nie znamy okoliczności śmierci władcy, jednak wiemy, kto wstąpił na tron po tym wydarzeniu. A był to osobnik o imieniu Menkauhor. Nie mylić go z Menkaure. Następca Nuserre panował przez około 10 lat, a wybrana przeze mnie chronologia sytuuje jego rządy na lata 2412-2405 przed naszą erą. Jego imię oznacza odejście od normy, ponieważ po raz pierwszy od prawie stulecia Bóg Słońca Re nie został wymieniony w tytulaturze królewskiej. Jego panowanie potwierdzają odniesienia do kultu pogrzebowego, inskrypcja na Synaju i pieczęć Abusir, ale niestety niewiele więcej. Do dziś zachował się tylko jeden wizerunek króla, mała alabastrowa statuetka przedstawiająca go ubranego w charakterystyczne szaty. Jednak lista turyńska przypisuje mu tylko 8-letnie panowanie, zbyt krótkie, aby móc celebrować święto Set. W przeszłości pojawiły się głosy, że Menkauhor to ta sama osoba co Nuserre, jednak obecnie odchodzi się od tej tezy na rzecz wersji, że Menkauhor był bratem lub synem Nuserre, ale nie ma niezbitych dowodów na takie rodzinne powiązania. Jego słoneczna świątynia, zwana Akhedre, to prawdopodobnie ostatnia budowla tej dynastii poświęcona Bogu Słońca, ponieważ jego następca odwrócił się od słonecznego kultu piątej dynastii. Niestety, budynek nie został na razie zidentyfikowany. Możliwe, że tak zwana piramida bezgłowa, znana także pod nazwą Lepsius 29, była przygotowana dla niego.
znajduje się na północny wschód od kompleksu Tetiego, pierwszego władcy szóstej dynastii w Sakkarze. I wiemy, że w czasach osiemnastej dynastii, czyli w epoce nowego państwa, istniał tam silny kult Menkauhora. Prawdopodobnie na rządy tego władcy przypadła dalsza i znaczna demokratyzacja zwyczajów panujących w państwie, spowodowana osłabieniem centralnej kontroli. Wzrastała pozycja nomarchów, którzy coraz bardziej uniezależniali się od króla. W drugiej połowie piątej dynastii powstał urząd wezyra Górnego Egiptu, który pilnować miał polityki tej części królestwa i trzymać w ryzach niesfornych nomarchów. Zostawał nim jednak prawdopodobnie jeden z nich, jeden z nomarchów Górnego Egiptu, co nie dodawało mu autentyczności i zaufania, przynajmniej z naszej współczesnej perspektywy. Narzeczony czas przypada także zwiększenie szczodrości i rozdawnictwa państwowych pieniędzy wobec wpływowych kast kapłańskich oraz właścicieli ziemskich. Kropla powoli drążyła kanion, monarchia starego państwa stopniowo chyliła się ku upadkowi, choć oznak kryzysu wciąż wyraźnie nie dostrzegano. W 2405 roku przed naszą erą na tronie zasiąść miał mocny gracz, znany pod imieniem Jetkare, i siedzieć miał na tronie przez prawie 40 lat. Jetkare na zabytkach, Jetkare na papirusie turyńskim oraz na liście królów Abydos i Tanheres u Manetona to ta sama osoba. Tradycyjna nauka przypisuje Jetkare przede wszystkim zorganizowanie wyprawy morskiej do legendarnej krainy Punt, jednak jest to znaczne uszczuplenie i uproszczenie, bowiem lista osiągnięć króla poczynionych dla Egiptu jest znacznie dłuższa. Przede wszystkim jego rządy to zerwanie z doktryną solarną, która nakazywała budować świątynię słońca dla boga Re. Jetkare miał to serdecznie w nosie i nie przejmował się konsekwencjami. Takie podejście nie obrazuje jednak buńczucznego, ateistycznego podejścia władcy do spraw boskich, bowiem prawdopodobnie to za jego rządów, wysoko na horyzoncie egipskiej mitologii, pojawiła się postać Ozyrysa, którego kult stopniowo nabierał na znaczeniu. Obrazuje to m.in. fakt, że jedyny posąg władcy, który widzicie na ekranie, odnaleziono właśnie w świątyni Ozyrysa w Abydos. Zmiany w religii przełożyły się także na odejście od praktyki pogrzebowej w Abusir na rzecz ponownego wykorzystania w tym celu nekropolii w Sakkarze. I to właśnie tam władca rozkazał wznieść swoją piramidę, wysoką na ponad 52 metry i szeroką na około 80. Niestety, piramida w części naziemnej jest dziś zrujnowana. Władca spoczywał prawdopodobnie w podziemnej komnacie, gdzie odnaleziono części jego sarkofagu. Dwóch uczonych, którzy odkryli te budowle jako pierwsi naukowcy, niestety nie zdołało opublikować swoich cennych obserwacji z powodu swojej śmierci. Wracając do króla, Jetkare zlecił miał wyprawy na Synaj w celu pozyskania miedzi i turkusu oraz do Nubii po złoto i dioryt, a także do legendarnej krainy Punt po m.in. kadzidło. Jedną z tych ekspedycji charakteryzowało coś, co mogło być najwcześniejszym odnotowanym przypadkiem wróżbiarstwa wyroczni, podjętego w celu zapewnienia powodzenia ekspedycji. Słowo Nub, oznaczające złoto i Nubię, zostało po raz pierwszy zapisane za panowania Jetkare. Pod jego rządami Egipt utrzymywał także stałe stosunki handlowe z wybrzeżem Lewantu i dokonywał karnych nalotów na Kanaan. Odkryte artefakty sugerują obecność handlowych wpływów króla także w Anatolii. Jedno z najwcześniejszych przedstawień sceny bitwy lub oblężenia zostało znalezione w grobowcu jednego z poddanych Jetkare. Z krainy bogów, skarbów oraz nieustającego szczęścia, czyli z Puntu do Egiptu, wysłana ekspedycja przywieźmiała antymon oraz kadzidła, a także zapewne inne towary, o których inskrypcje milczą. Z Puntu przywożono bowiem także złoto, srebro, a także elektron, czyli stop tych dwóch surowców, mirrę, heban oraz charakterystyczną broń. Poza tym wyprawy w to miejsce miały charakter nie tyle rytualny, co legendarny, bowiem nie każdy mógł dostąpić tego zaszczytu.
Wydaje mi się, że cywilizacja buntu to świetny temat na odcinek i chyba podejmę się jego realizacji. Z tego też miejsca do Egiptu na pokładzie statku przypłynąć miał karzeł Pigmej, który został tancerzem na królewskim dworze Dżetkare. Rządy faraona to także seria reform administracyjnych państwa oraz duchowieństwa. Oprócz zmian w kulcie pogrzebowym, o ewolucji systemu wewnętrznego państwa świadczą także zmiany w tytułach kapłańskich i w systemie nadawania tytułu wysokich urzędników, który został zmodyfikowany po raz pierwszy od powstania. Dżetkare prawdopodobnie zmienił tytuły i funkcje kapłanów, na przykład z kapłana króla na kapłana piramidy, chociaż ta zmiana mogła wydarzyć się wcześniej, pod rządami Nuserre. Książęta krwi królewskiej znów mogli posiadać tytuły administracyjne, co oznaczało renesans nepotyzmu i przywilejów, które członkowie rodziny utracili podczas wczesnej piątej dynastii. Wzrastało znaczenie wezyrów, którzy zyskiwali coraz więcej tytułów i realnej władzy. Od panowania Dżetkare aż do rządów króla Teti, wezyrowie byli ponadto odpowiedzialni za uzbrojenie państwa. Po reformach podjętych przez króla, trzech wezyrów sprawowało urząd jednocześnie. Dwóch w regionie Memphis i jeden na południu jako gubernator Górnego Egiptu, z siedzibą w Abydos. Jednym z wezyrów Dżetkare był niejaki Ptahotep. Spisał on ciekawe i wciąż aktualne, uniwersalne nauki i prawdy. Zacytuję za tłumaczeniem Tadeusza Andrzejewskiego. Nie chełp się swoją wiedzą. Wypytuj nieświadomie tak, jak uczonego. Nie można bowiem zbliżyć się do granic sztuki i nie ma artysty obdarzonego doskonałością. Piękne słowo jest rzadsze aniżeli szmaragd, a znaleźć je można i u niewolnic przy żarnach. Jeśli jesteś doskonałym, załóż sobie dom i miłuj w nim żonę swoją, jak przystoi. Żyw ją i odziewaj. Raduj serce jej, dopóki żyjesz. Dłuż swemu sercu przez cały czas żywota. Nie rób więcej nad to, co ci polecono i nie pomniejszaj czasu służby swojemu sercu. Dusza bowiem brzydzi się, jeśli sercu odejmujesz choćby chwili. No muszę przyznać, że mądrości Ptahotepa były bardzo oryginalne. Wracając, urzędnicy niższej rangi utracili wpływy pod koniec piątej dynastii i często ograniczali się do posiadania tylko jednego wysokiego tytułu, co pokazuje odejście w stosunku do poprzedniego okresu. W konsekwencji wezyrowie skoncentrowali więcej władzy niż wcześniej, a niższe szczeble administracji państwowej zostały zredukowane. Jednocześnie zwiększono liczebność administracji samorządowej, która w konsekwencji zmian stała się jeszcze bardziej autonomiczna od rządu centralnego. W szczególności nomarchowie byli odpowiedzialni w swoich prowincjach za wykonywanie prac dotychczas prowadzonych przez urzędników memfickich. Omówione reformy Dżetkare są różnie oceniane. Jedni egiptolodzy zauważają, że były one reakcją na szybki rozwój administracji centralnej, która nastąpiła w pierwszej połowie piątej dynastii, a która w konsekwencji spowodowała skupienie zbyt dużej władzy politycznej i gospodarczej w rękach króla, co znów doprowadzało do nieefektywności w rządzeniu. Inni zarzucają, że reformy dały początek uszczupleniu pozycji i znaczeniu króla, co w połączeniu ze stopniowym wzrostem władzy sprawowanej przez administrację wyższą i samorządową doprowadziło z czasem do upadku świetności państwa. Równolegle z tymi trendami przebiegał proces decentralizacji, w którym lokalna lojalność powoli wypierała lojalność wobec państwa centralnego. Ponieważ urzędy, a zwłaszcza wezyrat, mogły być dziedziczone, reformy Dżetkare stworzyły niejako system feudalny, z dużą władzą skupioną w rękach kilku wpływowych urzędników. Najlepiej świadczą o tym duże, wspaniałe grobowce mastaby, które wznosili wezyrowie Dżetkare. Reformy systemu mogły być próbą utrzymania kontroli nad rozrastającą się administracją, ale ostatecznie nie powiodły się. Dla niektórych egiptologów ta porażka przyczyniła się w niemałym stopniu do upadku starego państwa, choć inni uważają, że przyczyn tego upadku należy szukać gdzie indziej, ponieważ władza urzędnika administracji nie zbliżyła się do władzy króla. Przynajmniej wtedy.
Co ciekawe, reformy Dżetkary odegrały ważną rolę w rozkwicie sztuki w późniejszym okresie Starego Państwa, ponieważ artyści mogli teraz znaleźć wielu bogatych mecenasów poza królem. Spowodowało to gwałtowny wzrost zamówień prowadzących do ogólnej poprawy prac artystycznych. Dało to również nowe źródła zarobków rzemieślnikom i co niektórym nawet znaczne bogactwo, które wykorzystali do budowy własnych, dużych kompleksów grobowych. Pośmiertny kult króla trwał podczas VI dynastii oraz odrodził się znacznie w okresie nowego państwa. Ostatnim władcą V dynastii został niejaki Unis, czy też Unas. Postać zagadkowa i tajemnicza, jeśli chodzi o pochodzenie. Badacze tradycyjnie sugerują, że był potomkiem Dżetkary, jednak brak jest na to dowodów. Inne poszlaki każą szukać rodowodu króla w libijskiej rodzinie zamieszkałej w Fayum, która pochodziła gdzieś z bocznej linii jednego z królów IV dynastii. Takie dziedziczenie mogło nastąpić w wyniku jakichś niepokojów podczas zmiany władzy, jednak brak jest na ten temat pewnych podań. Unis panował przez około 20 lat, w zależności od źródła. O kontaktach handlowych i militarnych nie wiemy zbyt wiele, choć związki, zarówno z Kanaan, jak i Nubią, prawdopodobnie miały miejsce. Na południu, czyli w Nubii, występowało coraz więcej niepokojów i władca prawdopodobnie wybrał się do Czarnego Kraju w celu uspokojenia sytuacji lub zebrania daniny. Wydaje się, że panowanie Unasa było czasem stopniowego upadku gospodarczego królestwa, chociaż wciąż silne państwo egipskie było w stanie organizować ważne ekspedycje mające na celu dostarczenie kamieni do budowy kompleksu piramid królewskich. Ekspedycje te przedstawiono na unikalnych płaskorzeźbach, znalezionych m.in. na grobli w kompleksie Unasa. Oprócz ważnych prac budowlanych podjętych w Sakkarze w celu budowy jego kompleksu piramid, działania prowadzono także na Elefantynie. Maneton uznał, że po śmierci Unisa nastąpił koniec V dynastii. Jednak motywów, którymi kierował się pisarz, nie znamy, bowiem bez względu na podstawy decyzji Manetona, żyjący wówczas Egipcjanie prawdopodobnie nie zauważyli żadnej szczególnej zmiany w przejściu z V do VI dynastii. Administracja państwa wciąż nie wykazywała żadnych oznak niepokojów, a wielu urzędników kontynuowało swoje kariery, rozpoczęte jeszcze przy boku Unasa, aż do panowania Tetiego. Pamiętając przy tym, że Egipcjanie Starego Państwa mogli nie wymyślić formuły dynastii, rozróżnienie między dynastią V i VI może być zatem iluzoryczne. Panowanie zarówno Dżetkary, jak i Unasa było czasem przemian w religii starożytnego Egiptu i w samej ideologii królestwa. Zmian, których efekty po raz pierwszy można zauważyć pod rządami Unasa. Analiza fragmentów glinianych pieczęci noszących horusowe imiona faraonów z V dynastii wskazuje na wyraźny upadek kultu króla za czasów Unisa. Tendencja ta trwała pod rządami pierwszego króla VI dynastii, Tetiego. W międzyczasie kult Ozyrysa zyskiwał na znaczeniu, a Bóg ten zastąpił króla jako gwaranta życia po śmierci poddanych faraona. Dla ówczesnego Egipcjanina życie pozagrobowe nie zależy już od relacji między pojedynczym śmiertelnikiem a królem. Zamiast tego jest etycznie powiązane bezpośrednio z Ozyrysem. Wydaje się, że kult Boga Słońca Re najwyraźniej tracił na znaczeniu, mimo że Re pozostawał wciąż najważniejszym bóstwem egipskiego panteonu. Unis nie zbudował świątyni Słońca w przeciwieństwie do większości swoich poprzedników z V dynastii oraz nie przyjął imienia z przyrostkiem Re. Wzniósł swoją piramidę w Sakkarze, najmniejszą ze znanych konstrukcji grobowych władców V dynastii. Długość jej boku mierzyła 67 metrów, a wysokość w momencie ukończenia tylko 42, dziś 19. Piramida Unisa przeszła jednak do historii z powodu odkrytych w komnacie grobowej inskrypcji, zwanych tekstami piramid. Zbiorem tym nazwano inskrypcje hieroglificzne pomalowane na niebiesko, wykuwane na pionowych kolumnach. W skrócie,
Jest to zbiór wersetów, które nie występują w jakimś stałym porządku. O Unisie, ty nie chodzisz martwy, ty chodzisz żywy. Zasiądź na wysokim tronie Ozyrysa z berłem w ręce swojej. To jeden z tekstów wyrytych w komnacie. Rozszyfrowane teksty piramid podkreślały znaczenie Ozyrysa i Re w religii starożytnego Egiptu w tamtym czasie. Uważano, że obaj bogowie odgrywają kluczową rolę w dostępie do życia pozagrobowego. Re postrzegano jako źródło życia, a Ozyrysa jako siłę, dzięki której można osiągnąć następne życie. Egipcjanie dawali wiarę słowu pisanemu, wierzyli, że wspomoże ono duszę w drodze do zbawienia. Teksty piramid z czasem zmieniały się, w zależności od epoki spisywano je na trumnach bądź na papirusach. Była to jednak innowacja, którą przypisać należy Unisowi, ostatniemu władcy 5. dynastii starożytnego Egiptu. Rządy 5. dynastii to czas około 150 lat, które podzieliło między siebie 9 władców z jednej rodziny królewskiej, wywodzącej się rzekomo z 4. dynastii. Dla starego państwa 5. dynastia była okresem względnej stabilizacji, chociaż wydaje się, że gospodarka państwa zdecydowanie lepiej prosperowała za czasów poprzedniej 4. dynastii, na którą przypada m.in. pierwszy Złoty Wiek Egiptu. Choć 5. dynastia nie charakteryzuje się władcami, którzy sławą dorównaliby na przykład Cheopsowi z 4. dynastii, to jednak stanowiła ważny i wciąż pewny pomost do 6. dynastii. Osobiście żałuję, że nie znamy szczegółów rozgrywek politycznych między nomami, czyli prowincjami, których na pewno nie brakowało. Jednak i na to przyjdzie w historii Egiptu czas, bowiem późniejsze dynastie są w tych tematach lepiej poznane. Po śmierci Unisa Egipt wchodzi w erę 6. dynastii, po której nastąpił upadek wielkiego, starego Królestwa Egiptu oraz pierwszy okres przejściowy. Jednak są to tematy na zupełnie inne historie. Historie, które poznacie w 9. i 10. odcinku serii Historia Starożytnego Egiptu. Dobrze było wrócić nad Nil. Przerwa była długa oraz konieczna, ale jak wspomniałem na początku, miałem 2 wyprowadzki. Pisałem i broniłem pracę magisterską, także każdy, kto przechodził przez te procesy, wie, że wymagają one czasu i są po prostu angażujące. Kolejne odcinki serii o Egipcie są już napisane, czekają na swoją kolej do ekranizacji. Także wydaje mi się, że w najbliższym czasie na kanale Egiptu będzie więcej. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie sobie i mnie suba z dzwonkiem. Zostawcie także pod tym odcinkiem łapkę, aby ten materiał mógł docierać do szerszej grupy odbiorców oraz komentarz dla statystyk. Takie małe gesty pokochał algorytm YouTube'a i to dzięki nim moje filmy mogą iść dalej. Jeżeli cenicie moją pracę, możecie zostać patronami całego projektu na portalu Patronite lub wesprzeć Historyczny Top dowolną kwotą na portalu Tipli. Tymczasem ja dziękuję za uwagę, słyszymy się już niebawem w drugim odcinku z serii Tajemnice Starożytnej Żeglugi. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!